jedną z ostatnich wycieczek zorganizowanych przez AGH w roku 2022 był wyjazd do Sandomierza. Za czasów Kazimierza Wielkiego wybudowane zostały wraz z murami obronnymi cztery bramy: Krakowska, Grybacka, Zawichojska oraz Opatowska. Do naszych czasów przetrwała tylko ostatnia z wymienionych. Podchodzi po latarnię i się zbiera. Powiadam. Dalej, jeżeli przyjdziecie jakieś mapy przewodniki, to będzie rzekł, tam gdzie jest. Przez bramę Opatowską prowadzi droga do rynku. Ma on wymiar 110 na 120 metrów i jest on pochyły, różnica wysokości do 15 metrów. Centralną część placu zajmuje gotycki ratusz, przy którym stoją figura Matki Boskiej oraz studnia miejska. Ratusz jest najstarszą budowlą na sandomierskim rynku. W trzeci weekend listopada odbywa się Święto Młodego Wina, czyli spotkanie pasjonatów wina z lokalnymi winiarzami. Po zakupieniu biletu chętni mogą degustować wino ustawione na licznych stoiskach. Obchody święta ogłasza barwny koron. Tuż obok rynku zlokalizowane jest wejście do podziemnej trasy turystycznej. Trasa składa się z 34 połączonych ze sobą pomieszczeń, położonych na głębokości od 4 do 12 metrów pod powierzchnią. Składają się na nią pochodzące z XIV i XV wieku kupieckie piwnice oraz składy. W części udało się zachować fortowe wymurowanie. Długość trasy liczy 470 metrów, a czas zwiedzania to około 45 minut. W części sal znajdują się ekspozycje związane z historią Sandomierza, życiem codziennym jego mieszkańców oraz tutejszym rzemiosłem. Podczas zwiedzania przywoływane są liczne legendy związane z miastem, w tym najsłynniejsza o Halinie Krępiance i o ocaleniu grodu przed Tatarami w XIII wieku. Trasa utworzona została w czasie prowadzenia górniczych prac zabezpieczających Stare Miasto. Thank you.
Żytomierz to miasto, w którym rozgrywa się akcja serialu Ojciec Mateusz. Muzeum, sala gabinet figur woskowych Ojca Mateusza, tak nazywa się miejsce bardzo mocno związane z tym serialem. Można tu oglądać figury woskowe głównych bohaterów serialu Ojciec Mateusz. Ponadto są odwzorowane wnętrze serialowej plebanii, kościoła, celi aresztu, gabinetu biskupa oraz wnętrze komisariatu policji. No bo jest problem. Biskup mu tam coś wyrzuca. Myśli! Jak się tłumaczyć? Na Wiślanej Skarpie znajduje się zamek wzniesiony w XIV wieku. Zbudowano go na miejscu pierwotnej warowni istniejącej na wzgórzu co najmniej do X wieku. Obiekt był wielokrotnie przebudowywany. Kiedyś składał się on z czterech skrzydeł obejmujących kolumnowy dziedziniec. Niestety w roku 1656 został wysadzony w powietrze przez wycofujących się z miasta Szwedów. Ocalało jedynie skrzydło zachodnie. Od połowy XVII wieku w zamku nie rezydowali królowie, ani nawet starostowie sandomierscy. Zamek stał się przede wszystkim budynkiem użyteczności publicznej. Po 1795 roku Austriacy przeznaczyli zamek na sąd i na więzienie. Natomiast dziedziniec zamkowy otoczono tylko liście biegnący mury. Na dziedzińcu zamkowym zachowała się stara studnia. Więzienie zlikwidowano w roku 1959. Obecnie zamek jest siedzibą Muzeum Narodowego. Zamku znajduje się bazylika katedralna pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Jest to gotycka świątynia wzniesiona w miejscu wcześniejszego kościoła z fundacji Kazimierza Wielkiego w latach 1360-1382. Jest głównym zabytkiem Sandomierza. Wystrój wnętrza jest barokowy i rokokowy. W prezbiterium znajdują się freski bizantyjsko-ruskie z pierwszej połowy XV wieku, ufundowane przez króla Władysława Jagiełłę, który wielokrotnie tu gościł. Ściany nawobocznych obudowane są boazerią z obrazami z lat 1708-1737 z cyklu Martyrologium Romanum. W katedrze znajdują się liczne nagrobki. Na wzniesieniu, które nazywane jest wzgórzem Jakubowym lub wzgórzem staromiejskim, znajduje się kościół świętego Jakuba. Jest to jeden z najbardziej cennych zabytków Sandomierza. Jest on jednym z najstarszych kościołów w
całości wzniesionych z cegły na terenie Polski. Cegła została ułożona w układzie wendyjskim. Jest przykładem połączenia sztuki romańskiej i gotyckiej. Kościół jest orientowany, zbudowany jest na planie trójnawowej bazyliki, bez transeptu, z wydłużonym prezbiterium. Jednymi z najnowszych elementów są witraże powstałe na początku XX wieku, wkomponowujące się jednak w surowość ceglanego kościoła. Są one wynikiem przeprowadzonych prac remontowych z lat 1905-1915, będące koniecznością po pożarze z roku 1905. Współczesny ołtarz oraz żyrandole zaprojektował Wiktor Zin. Thank you.